Hej, siemaneczko, witajcie moi kochani widzowie, z tej strony oczywiście Patryk Taxizer Tamalinowski i zaczynamy kolejny materiał z Endless Dungeon. Kochani, niestety jest to już ostatni materiał sponsorowany przez European Games Group AG. Mam nadzieję, że seria się wam podobała, choć nie widziałem większego zainteresowania z waszej strony. Powiem szczerze, szkoda, no trudno, ale słuchajcie, mam do was prośbę. Jeżeli moglibyście, słuchajcie, poszukać teraz ze mną jakiejś gry, której na pewno chcielibyście zobaczyć, wiecie, coś takiego, no perełka, może jest jakaś gra, która wyszła, o której ja nie wiem, może jest coś nowego, może szykują się jakieś fajne premiery. Ja to wszystko śledzę na bieżąco, ale też nie jestem w stanie, wiecie, tak wyczuć, co wam się spodoba. Dlatego też możecie wasze jakieś propozycje dać znać w komentarzu. Nie obrażę się, no słuchajcie, ja te komentarze czytam, ja to sprawdzam na bieżąco, ogarniam, może, nie wiem, spełnię wasze jakieś potrzeby i tak dalej, jeżeli będzie, wiadomo, oczywiście dużo głosów na jeden tytuł, to robimy to po prostu, realizujemy. No ale tak czy inaczej, kochani, zostawcie łapeczkę w górę, ja poproszę intro i możemy zaczynać. Hej! Chcesz być na bieżąco? To uderz w dzwona! Dobra, kochani, kontynuujemy kampania i wbijamy na Flura. Flura! Dobra, lecimy. No, no już, tak, suś, nie przesadź, nie rozpę. Kurczaki, skeleton. Myślałem, że to jakiś kozak, a to jakaś... Tfu. A Jezu, dobra. Nie, serio, słuchajcie, wygląda na kozaka. Nie powiem, wygląda na kozaka, to taki, no, leszczyna troszeczkę się okazuje. Co mogę wam powiedzieć? No, leszczyna i tyle, patrzcie. Brzoza, leszczyna, nie wiem. Hop, hop. No jednego mi zniszczył, no, ale dojechaliśmy go we dwójeczkę. No dobra, super. No ciekawe, czy to jest mocne, gdyby było po mojej stronie w ogóle. Zaraz zobaczymy, bo to strength ma pewnie niezłego. Ojej, nie to kliknąłem, co trzeba. Ale w sumie trzeba zobaczyć, kiedy mogę teraz coś lepszego zbudować. Od 25. Jest. Przypał. No czekajcie. No dobra, spróbuję sobie coś lepszego, bo ile on to ma? 29, tak? Ataku. A ile jest to, co ja mam obecnie? Aha, 30. No ale dobra, niech się tam kraftuje, trudno. Dobra, lecimy, loading i wracamy z powrotem do naszego Flura. No i jesteśmy, no powiem wam szczerze, fajnie, nowi przeciwnicy tutaj zaczynają nam się pojawiać. Mi się bardzo podoba, czy wyczyściłem już wszystko? Nie, jeszcze jedna osoba. Jeszcze jeden monster. No i gdzie może być ten cwaniaczek? O, mamy lepsze kryształy. Nawet więcej, słuchajcie, niż jeden ten przeciwnik tutaj. Dobra, zaatakuję Giant Spadera może na początku. Z uwagi na to, że ja już go prawie mam na drugim levelu. Czy mam go już na drugim levelu? No nie wiem, nie wiem, sam zaraz zobaczymy. Mocno hici to. O, już mamuśka dzwoni, już dzwoni. Proszę bardzo, dajcie mi chwilkę. Dobra, kochani, kontynuujemy. Sorry, słuchajcie, mamuśka się... Mamuśka się odpaliła, słuchajcie, i tutaj wymaga ode mnie różnych dziwnych rzeczy. No ale dobra, lecimy. Lecimy, słuchajcie. No, tutaj koleżka już jest troszeczkę lepszy. Spróbujmy go od razu z pelami potraktować. Mocno bije, skurczybyk. Nie no, damy mu radę chyba. Tak, damy mu radę. Ale no bije, powiem wam szczerze, siekanka pierwsza klasa. No musiałem troszeczkę na jego speli zmarnować. No ale na pewno da mi dużo expa w takim razie, jak tak bił mocno. 59. No spoko, prawie level mi siadł, dobra. Okej, no bił mocno cwaniur jeden, kurde bela. Ale tutaj chyba po jeden expa dostajemy. Co za tą gwiazdkę? Jak jest jedna gwiazdka, to chyba tylko jeden expa jest. Dobra, możemy w ogóle przechodzić już poziom niżej. Dobra, pyt, schodzimy. Coraz głębiej, słuchajcie, w mroku. O, w ogóle coraz głębiej w mroku. Nazwę tak odcineczek, słuchajcie. No bo to taka fajna nazwa, coraz głębiej w mroku, nie? Kasia, co sądzisz? No, bardzo ładnie, dobra.
Pyc, 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 pyc. O, o, skrzyneczka. Inspiration. Dobra, hop, 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 hop. Hop, 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 hop. No i tutaj musi coś być. Tu musi coś być. Dawaj, wyciągaj, wyciągaj go, pokazuj. Pokazuj kilofa, poka kilofa, ziomie. O, jest szkieleton. Kurde, ej, słuchajcie, ja temu zaraz nie będę dawał rady w ogóle. No grubo generalnie. Dobra, 2T użyłem. Nie, no dobra, nie szalejmy na razie. Co to jest? Jak ja zaraz się ze książką będę lał? Luju. No czekajcie, a czy mogę coś wymienić? Nie, na razie zdecydowanie. Ale jak to nam wjedzie na wyższy poziom, to będzie wtedy grubo. Ten szkieleton, Jezu, toż to słabiak jest. Słuchajcie, niech mi to wjedzie na trzeci poziom, to czuję, że będą dymy. Dobra, atakujemy to. Cursed Book. Dobra. I jadę bez speli. No to mi się nie podoba akurat. Oj kurczę, słuchajcie, no trzeba będzie użyć jakiegoś speliksa. No, nieźle. Szkoda, że tak popadały mi szybko moje potworki w ogóle. Dobra, ale za niego będzie już level, tak? Odnowi mi się stamina za niego. Dobrze mówię? Na stówkę. Dobra, mamy level za niego na 100%. Jasne, dobra. Jest 14 level, dodatkowe 100 HP z mojej strony. O, widzę, że tutaj moja broń skończyła mi się już craftować. To bardzo dobrze. Dobra, pyc, 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 pyc. Tu już wyjście. Okej, ale wyjście mnie nie interesuje tak bardzo jak... Ile jeszcze przeciwników zostało? Aha, nie został już żaden? Kurde, co tak szybko w ogóle? Dobra, kolektujemy. Ojej, ojej, toż to słabe jest. Sprzedajemy to, mordeczki. Aha, dostałem jeszcze... A skraftujmy jakiegoś spela, co? Coś jakiegoś takiego, wiecie, solidniejszego. Dobra, skraftuję sobie 3. A transforma jakiegoś strzelić mogę? Aha, to mi tylko transformuje. Require level 25 mi potrzebny teraz, tak? No dobra, do 25 to jeszcze na spokojnie, także na chillku, bro. Dobra, schodzimy niżej, no. Ja, słuchajcie, celuję w przeciwników, ja tu chcę przeciwników ciosać, a nie się będę bawił w te cegiełki. Dobra, lecimy. Pyc, pyc. No nie, ale jest, słuchajcie, z kilku przeciwników, którym chciałbym wrzucić na wyższy poziom. Okej, okay, pyc. Dobra, jest szkielet kolejny. Tylko, że ten szkielet, wiecie, on jest taki, no, taki dość silny. Nie powiem. Dobra, tu jest ten cwaniur zrogowaciały, szmaciur. Dobra, lecimy dalej, szukamy. No dwóch przeciwników już mamy, tak? Na nich na pewno starczy mi stamki. O, jest. Jakieś spele? Tak, jest spell, dobra. Ślimaczek jest fajny, on spowalnia. Jakiś spell? Jest spell, oczywiście spalenie. O! No niestety tutaj, ale to trafiliśmy tą lepszą tą, armorkę. No dobrze. Tą, co ja w nią transformuję akurat. Dobra, kolejny na disarm. I kolejny spell. Spele się bardzo przydają, słuchajcie, w tej grze spele to jest naprawdę podstawa. Jeżeli oczywiście trafiacie na tych lepszych przeciwników, prawda, no to wtedy używajcie, a tak to... Tak to możecie zachowywać. Dobra, pyc, 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 okej. Okay. Dobra, tu jest wyczyszczone. Lecimy, czyścimy dalej. Jest sliming. Dobra, możemy go zaatakować. No i co? Wrzućmy sobie tu jakieś spele od razu. Chociaż one mi na razie się nie przydadzą. To
Dobra, nie wiem, co to robi. To najprawdopodobniej leczy całe moje HP. Nie przyda mi się na pewno w tej walce. Dobra, i bijemy go. Ja na takich przeciwników nawet nie używam niczego, bo to nie ma sensu. No jeżeli coś ma poniżej 100 ataku, to myślę, że po prostu możemy... No zobaczcie, nawet nic nie straciliśmy, bo zdrowie moich ziomków się regeneruje po każdej walce, no a mnie nawet ani razu nie uderzył, więc no. No ale też niestety nie dostałem jego do kolekcji. Szkoda, bo przydałby się wrzucić na kolejny poziom, chociaż wtedy byłby zbyt OP, no znaczy, może nie tyle co zbyt OP, ale by w sumie no przydałoby się go wrzucić na wyższy poziom. O, proszę, kogo my tu mamy? O kurde. Oh shit. Nie wiem, czy damy mu radę, mordeczki. Ja czuję, że coś dobrego za nim jest. Ale no mówię, możemy mu nie dać rady. Nie wiem, co to jest w ogóle za smoczek. Czekajcie, dobra, rozwalmy najpierw tego. Dobra, to jest jakiś leszczuch, to polećmy od razu z tematem. Dobra, dawaj go na pyrkę, klep. Hop, 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 95. Ładne hity wale, no nie powiem. Oczywiście ten prawy, chodzi mi o ten hit, nie? To on jak siądzie, to jest sponio. Ale inne to takie... No, niby to jest, ale to wiecie, to nie to. Dobra, hop. Lecimy na szkieleta. Oj, kurde. Nie, dobra, kochani, słuchajcie. Lecimy na smoka. No nic, jak przegram, to jestem leszczem. Ale trzeba go sklepać, słuchajcie. Trzeba go sklepać. Dawajcie go na pyrę, lejemy. Paczta, raz. Ślimaczek spowalniał, dobrze, ślimaczek spowalniał. Ładujemy go na pyrę wszystkim. 1,9k, słuchajcie, już coraz lepiej, coraz lepiej. Dobrze, niech we mnie hici, hić we mnie, 1,3k. Wali we mnie cały czas, dobrze. Au, kurde, ale sieka już koleś. ...220 HP! Klep go, taksi! Jest! Ole fart! Ja pizgam! Gościu, o ja! Nie wierzę! Dobra, jest rozwalony! Aha, już jedne... Nie, to teraz mi się odblokował, tak? Czy miałem go już jednego? O, jeszcze 75 expa dostałem za achievementa. Dużo expa się tu za achievki dostaje, w ogóle polecam. Dobra, powiedz, że jakaś nagroda solidna tutaj będzie za niego. Powiedz to! O! Ile tego golda? 500? No dobra, jakaś tam drobna nagroda jest, ale co to tyle? No nie mów. O, jest, słuchajcie, no wynagrodzone. I to się... O, to się właśnie, kochani, szanuje. O, widzicie, jednak czasem warto pokonać większego przeciwnika. No i widzicie, że... No, opłacalne to jest, dobra. Golda ile? Ja pizgam wszystkiego ile. Patrzcie. Uhu. Jeszcze coś będzie pewnie. Będzie coś jeszcze? Powinni jeszcze coś dać. Dobra. Ja się teraz uleczę. Dobra. Teraz tak, to się pozbiera wszystko. No nie powiem, cieszę się w ogóle, że no tak trafiliśmy na farcie z tą nagrodą. Dobra, no i cóż, możemy już chyba wychodzić, co? Bo tu raczej nic nie ma. A, oprócz tego zioma. No dobra, no ale słuchajcie, jak tamtego rozwaliłem, to rozwalenie tego ziomiksa to już będzie chyba kwestia formalna. Dobra. Ładujemy go na pyreczkę. Znaczy ich jest dwóch, nie? W ogóle ja bym sieknął z pioruna tego cwaniaczka z tyłu, bo ten cwaniur z tyłu właśnie jest taki... On tak nam przeszkadza tylko tam niepotrzebnie. O właśnie. No i bijemy teraz tego. Karpia, łososia, cwaniaczka. Dobrze, że mnie bije, nie mojego ziomka, bo mój ziomek pomaga mi go klepać. Nie wiadomo, większy damage. No i dobra, wygraliśmy. Kozak. No tu nawet expa pójdzie fajnie, według mnie. Zaraz zobaczymy.
Hop, ile? 43. O, i szczurek nam na poziom trzeci wjechał. Dobra, spoko. Spoko loko. Walę cię dziś w czoko, czoko. Oho. Nie, dobra, może nie powinienem mówić na takich rzeczy na materiałach sponsorowanych. Hehe. O, jakiś lepszy rat nam się trafił. Jakiś nowy racik. O, staminka, staminka. Można się napić trochę staminy. O, gluta mamy kolejnego w ogóle. Spoko. I to ten lepszy, tak? Dobra. O, idealnie to zrobiłem. A ten ile ma? No dobra, no to klepiemy to w ogóle. Dobra, ładujemy to na pryczkę. No już tutaj coraz więcej w ogóle jest potworków, dlatego ten level nie idzie tak opornie. No i dobra, trzeba to sklepać jak najszybciej. Dobra. No trochę, ale trochę speli się marnuje, nie powiem. Trochę speli już idzie na nich. Bo to jednak nie są, wiecie, jakieś tam psiobździochy, tylko no, nieźli przeciwnicy. Dobra. Tutaj wszynio. Coś tutaj jest? Nie, dobra. Co to jest ten Plague Rat? Plague, nie wiem. O kurde, gościu. Ja nie wiem, czy ja go rozwalę. Ale spróbuję, spróbuję, słuchajcie. Dobra, na początku wyjeżdżam mu z czego? Z tego mu damy spowolnienie. To jest na kilka tur, że on w ogóle nic nie robi. Także to jest naprawdę super spell. Dobra, 1,6K już ma, tak? Okej, okay. I już zaczyna robić. No ale zbiliśmy mu do 1,2K, no to słuchajcie, bez przesady. Dobra, pierwszy mi padł już ziomeczek. Dobrze, że mnie atakuje. 300 HP do wzięcia, 250, 140. No i pyc, prawy sierpowy, koleś leży. Spoko, ile expa za niego? Ja coś liczę na koło 80, nie? 56. Jezusie, jaki leszczyk, nie? Dobra. Wyczyśćmy może troszeczkę tego całego. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Dobra. W ogóle uleczę się troszeczkę. A ja zmarnowałem jednego potiona. No nic, trudno. Jednego potka zmarnowałem sobie, niestety niepotrzebnie. Dobra. Hop, hop, hop. Spoko. Jest git. Dobra. No i lecimy. Z tego tak. O, te lepsze. No i tutaj cały czas jeszcze expik leci. Chociaż niedużo, szkoda w ogóle. Dobra, kochani, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał i oczywiście o tą serię. Bardzo wam dziękuję, że przy mnie byliście. Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. Do zobaczyska na kolejnych materiałach. Siemaneczko wszystkim, yo!